Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek, dzisiaj jesteśmy oczywiście na palnie. Patrz, jaki piękny widok. Jaki cudowny widok, dzień dobry, witam serdecznie dzisiaj palionowo, widzowie. Wczoraj włamywaliśmy się na konto Lucyfera i udało nam się włamać, ale niestety zostaliśmy z niego wyrzuceni. Ale to, co się dowiedzieliśmy, to już jest nasze. To, co się dowiedzieliśmy, to już tu zostaje. To już jest informacja nie do usunięcia. Więc na całe szczęście możemy to wykorzystać. I już wiem, że jest jakiś zamek Lucyfera, który jest w Netherze. I to w tamtym miejscu właśnie Lucyfer się ukrywa. Więc to jest informacja, która nam na pewno bardzo pomoże. Jak słyszycie, mój głos jest taki troszkę przytłumiony, nie wiem dlaczego. Jakoś teraz jak tak zacząłem głośniej mówić, to dopiero usłyszałem, ale faktycznie jest taki, coś się z moim głosem dzieje, nie wiem o co chodzi. Ale nieważne, w każdym razie dzisiaj odcinek, na którym oczywiście mam pewien plan, ponieważ jako że wiemy, że jest taki właśnie, otóż to, prawda, sympatyczny zameczek i tak dalej, no to trzeba go oczywiście zlokalizować, no bo jednak gdybyśmy go nie zlokalizowali, to by było co najmniej średnio. I czytałem sobie komentarze, co mi pisaliście i pisaliście, że ponoć ten, jakby to miejsce, które jest w tym laboratorium tutaj na dole, pod tym moim, czekajcie, gdzie jestem, tu, pod tym moim domkiem, tutaj na dole, to co było, musi być tak swoją drogą pozbyć tego, rozbudować to bardziej i pozbyć się tego wszystkiego, tego lodu tutaj całego, bo o nim zapominam. Tu jest przejście i jak się przejdzie tędy, to ponoć ta kolejka prowadzi do tego portalu i że niby tam właśnie, w tamtym miejscu, tamten portal prowadzi do tego zamku Lucyfera. Więc dzisiaj sobie postanowiłem, że to musimy oczywiście sprawdzić. To laboratorium, z tego co wiem, zostało całkowicie porzucone. Całkowicie, nikt tutaj nie przychodzi, nic tu się nie zmienia. Tajny projekt kontrola, to tutaj widzę, że tak zostało. I wydaje mi się, że to wszystko to jest tylko tak, wiecie, że tak jak już spekulowaliśmy, że to jest tylko tak na pokaz, żeby to po prostu było, że tak... Tak myślę po czasie, że w sumie Lucyfer to chyba chciał, żebym ja to w ogóle odnalazł i żebym to znalazł, po prostu wiedział, o co chodzi. Dobra, zróbmy sobie tak z dwa wagoniki, tyle nam powinno wystarczyć tutaj, prawda, na dwie strony, jakbym jeden stracił. To nam jest potrzebne, bo musimy pójść na tamtą, jakby pojechać tym wagonikiem, żeby zobaczyć, co tak naprawdę kryje się po drugiej stronie. Ale zanim jednak to zrobimy, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19. Co prawda nie było filmu wczoraj, tak, dokładnie, nie było filmu wczoraj. Dlatego, że byłem na wyjeździe, nie zdążyłem nagrać filmu. Bardzo was za to przepraszam. Czasem się zdarzy taki dzień, ale zazwyczaj są codziennie filmy, więc subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Ale w zamian za to, że wczoraj nie było filmów, to mogę wam powiedzieć, że w tym tygodniu na kanale vlogowym, czyli na kanale Filip Szczypka, będą się pojawiać naprawdę bardzo fajne filmy, ponieważ pojawi się film z Energylandii, pojawi się film z tego, jak odwiedziłem Milki w Krakowie i pojawi się jeszcze jeden taki fajny film, nie będę wam mówił na razie co, ale trzy filmy już są nagrane i są w trakcie montażu, więc... Chwila, moment i będą na kanale, więc idźcie tam i czekajcie i dobijamy tam te 100 tysięcy subskrypcji, bo właśnie, to jest ważne. Ostatni raz jak pokazywałem wam tą tablicę, mieliśmy 90 tysięcy obserwujących, ale w tym momencie, uwaga, sprawdzam, jest już obserwujących 92 800, czyli o 2800 subskrypcji więcej. Za co wam serdecznie dziękuję, 2 i tutaj oczywiście 800 wklepiemy. Patrzcie, czyli teraz taki progres jakby został zrobiony, więc w tym momencie proszę was o to, żebyście tam weszli i zostawili suba, ponieważ w ten sposób będziemy szybciej, no i bliżej też tych 100 tysięcy, które już są, prawda, z utęsknieniem wyczekiwane na mnie, ponieważ już bym chciał. Dobra, zamrujmy to. Ej, coś się dziwnego z moim głosem dzieje. Czuję taki ścisk, jak mówię. Chyba się rozchorowałem troszkę na tych rollercoasterach całych, ale było fajnie. Dobra, idźmy, lećmy tym wagonikiem, bo ja gadam i nie robię nic. Właśnie, ja to zamurowałem, a ja tam miałem iść. Dobra, zamurujmy to teraz. Dobra, tak, zamurujmy, najwyżej to później wrócimy, to sobie rozkopiemy jeszcze raz. Dobra, przechodzimy i teraz tak, wagonik pierwszy i let's go, jedziemy z koksem. Tu klikamy, wsiadamy, dobra, jazda bez trzymanki. Nie mam żadnej pochodni, to był błąd, bardzo duży to jest błąd, ale dobra, niech będzie na razie, że nie będziemy potrzebować tej, ja może sobie tutaj, prawda, strzelę sobie troszkę do przodu, to będziemy mieli troszkę światła, przynajmniej przez chwilę. Dobra, no nieważne, no to trudno, trzeba wytrzymać bez światła w takim razie. Nie będę strzelać tak ciągle tym łukiem, tym bardziej, że po co? Nie ma takiej najmniejszej potrzeby, żeby nim strzelać. Dobra, doleźmy tam do końca, wysiądziemy sobie w odpowiednio wcześnie, tak żeby właśnie nie wjechać w ten portal od razu, żeby na spokojnie to zrobić. Może już teraz to zróbmy. No nie, pojechało mi to, ja tutaj rozwaliłem tory. Dobra, które to były? Czekajcie, czy to tu? Chyba dobrze to zrobiłem. Dobra, uciekł mi wagonik, ale dlatego właśnie wziąłem drugi, żeby w razie czego mieć zapasowe, więc dobrze, jest dobrze. Ale to i tak po drugiej stronie powinniśmy go zdobyć. Dobra, idziemy na drugą stronę, zobaczmy, czy faktycznie mieliście rację. I ten portal prowadzi do tego laboratorium, do tego zamku Lucyfera.
No i właśnie, ja tak właśnie zapamiętałem to miejsce, że to jest takie, bo ja wiem, na jakiej podstawie wy to myśleliście. Tam była taka kopuła jakby, jak uciekaliśmy, tam było troszkę szkła i była lawa zalana, ja też na to zwróciłem uwagę. Ale to nie jest, to jest dokładnie co, to jest zupełnie co innego, to stąd się nie da wyjść, to jest zamurowane tak jakby, wiecie, o co chodzi. Tutaj nie ma stąd wyjścia z tego miejsca, więc tutaj ciężko jest jakkolwiek w ogóle. No nie wiem, co mamy tu zrobić, bo jak ja rozwalę jakąkolwiek szybę, to mi tutaj poleci lawa do środka, nie? Nie mogę stąd wyjść, musiałbym potę na fire resistkę zabrać i wtedy wypłynąć z tego, ale podejrzewam, że to będzie całe zalane, że ja nawet nigdzie nie dopłynę. Więc niestety, ta informacja jest błędna, ale uwaga, jest druga informacja, o której muszę też powiedzieć, bardzo ważna informacja. Jedźmy z powrotem w takim razie. Druga informacja jest taka, że pisaliście mi w komentarzach, że ponoć miejsce, w którym ja tam byłem, tam ten cały zamek tego Lucyfera, tam były takie tabliczki w takiej celi i że ponoć w tej celi była więziona Milki. Więc ja muszę się jej spytać tak naprawdę, czy to faktycznie jest prawda i czy faktycznie była uwięziona w tamtym miejscu. Więc ja chciałbym się dzisiaj spytać, co prawda nie spytam się teraz, bo Milki nie ma oczywiście na serwerze, więc teraz niestety nie spytam o to. Ale myślę, że będzie dobra okazja, żeby po prostu pójść do niej na chatę i zostawić jej informację, że chcę się z nią spotkać, z nią pogadać o tym wszystkim. Więc właśnie to chcę teraz zrobić i zajdziemy do niej na chatę, zostawimy książkę i napiszemy tam kilka słów od siebie. Tu mam książkę, która jest chyba od Lucyfera, to było to właśnie zadanie, że ja miałem mu dać coś, co chowam w piwnicy. Wow, jak wysiadłem fajnie, ale fajnie, dobra. Miałem udać, czekajcie, co to było? Witaj, kiedyś kradłeś mnie, a to i tu było zadanie. Masz, to co chowasz w piwnicy, masz 48 godzin. Nie oddałem tego, schowałem to serce Yetiego, więc nie wiem, co się wydarzy tak naprawdę. Póki co Lucyfer nic w tym temacie, że tak powiem, nie zrobił, więc chyba jest jakby git. Nie wykonałem zadania, ale trudno, jest cisza, więc ja nie będę się rzucać, nie? Jeżeli jest cisza, to się nie rzucam. Dobra, wezmę sobie inną książkę w takim razie, to jest czysta. I zostawimy wiadomość u Milki, może też wezmę jakąś skrzynkę, żeby miał do czego schować w ogóle. Tutaj są jakieś skrzynki chyba, tam jest skrzynka. Weźmy sobie jedną taką tabliczkę, jakbyśmy chcieli coś napisać. No i lecimy zanieść jej tą informację, tak żeby się z nią umówić na jakieś spotkanie. Myślę, że jutro, pojutrze jakoś fajnie by było się z nią spotkać, porozmawiać i dowiedzieć się czegoś od niej, ponieważ może ona byłaby w stanie więcej mi powiedzieć na temat tego całego, jak to się nazywa, tego... Uciekło mi słowo, tego zamku Lucyfera, no. Dobra, zostawimy wiadomość. Hej, to ja, Szczypson. Musimy porozmawiać, ponieważ udało mi się odkryć coś, o czym możesz sporo wiedzieć, więc daj znać, kiedy możemy się spotkać. Mega pilne. Dobra, coś takiego. Pozdro. Dobra. Pozdro, piszemy, zostawiamy tą tabliczkę tutaj i teraz tak. Ważna wiadomość dla Milki, coś takiego napiszemy, dobra. Jest git, nie jest to niestety pokolorowane w żaden sposób, ponieważ nie mam barwników żadnych. Ale Milki pewnie będzie miała jakieś barwniki. Więc ogarnijmy barwnika jakiegoś u niej. I pewnie będzie miała też tego jak to się nazywa, tego squida jasnego. Mam nadzieję. Ile ona ma diaksów? Ej, nie ma tutaj, ona nie ma tego. A nie, jest, glow squid jest. Dobra, tak, o i weźmy to. No i git, no i super. No i fajnie, no i mamy to, co chciałem mieć. Możemy to teraz fajnie tutaj zrobić. Uwaga, mówimy tak, pum, pum, super. Teraz tu murujemy, tak. Pochodnia tu i wszystko jest tak, jak było, dobra. Ona teraz nawet nie wejdzie do domku, będzie musiała to zobaczyć, więc jest git, ogarnęliśmy to. Więc bardzo fajnie, ale słuchajcie, ja bym nie chciał marnować czasu i nie chciałbym teraz takiego robić czegoś, że a i zrobiliśmy wszystko, co zrobiliśmy, tylko ja bym chciał jednak podjąć się na rękawice tego, żeby znaleźć co nieco i że tak powiem, pójść poszukać. No skoro wiemy, że to było w Netherze, to ja myślę, że wybierzemy się na taką malutką podróż do Netheru po prostu. Tam jest portal, więc po prostu tam pójdźmy. Ja nie mam niestety elytry, z elytrą byłoby na pewno łatwiej podróżować, ale trudno, nie mamy elytry, pójdziemy na piechotę. Pójdźmy do tego Netheru, rozejrzyjmy się tam, czy tam faktycznie nie ma nic związanego. Czy, no wiecie, może coś znajdziemy, może coś podejrzanego. A, to jest portal niedziałający. Wiecie, muszę sobie zrobić tą głowę Lucyfera trzeba zniszczyć. Boże, już mam jej dosyć. Nie może ona tam być, trzeba ją podnieść na coś innego. Myślę, że inna głowa tam powinna powstać. Napiszcie mi, widzowie, jaka głowa tam powinna powstać i tam podmienimy tą głowę, bo ta Lucyfera głowa tam mi totalnie nie pasuje i nie powinna jej tam być, dobra. Weźmy sobie tą zapalarę do portalu, odpalmy ten portal i pójdźmy tam po prostu. Czy tu jest jakaś zapalara? Gdzieś tu powinna być jakaś, mi się wydaje. Tu w narzędziach? Nie. Żelazo.
Tu też mam żelazo. Dobra, gdzie jest ten? Nie ma naprawdę zapalarki żadnej? Ja naprawdę będę musiał ogarnąć jeszcze krzemień? Nie mam krzemienia? Gdzie to się wszystko podziało? Dobra, ogarnijmy sobie krzemień. Widzę, że tutaj jest jakiś ten, jak to się nazywa? Żwir, więc sobie ogarniemy ten żwirek. Myk, myk, myk. Tutaj, up, up, up. Rozwalamy to, rozwalamy to, rozwalamy to. No proszę, daj mi w końcu tutaj krzemień, błagam. Halo. No nie, no co to ma być? No, no. Dobra, zróbmy tak, po kolei. I teraz oczywiście pół dnia będę to kopać i nie ma szans, żeby się oczywiście wydropiło cokolwiek. Więc no trudno, tak właśnie mam. A czasami mam tak, że potrzebujesz wir, rozwalę i od razu dostaję krzemień. Dobra, mamy na szczęście. Udało się ogarnąć, to nie było tu, to było chyba tu niżej troszkę. Tutaj to było, dobra. Mamy krzemień. Czyli jesteśmy w stanie zrobić też cały ten, tą, no, zapalarkę, jak to się nazywa, no zapalniczkę, tak to się na to mówi, nie wiem, nieważne. Dobra, odpalamy ten portal i lecimy do Netheru, zobaczymy co tam się, że tak powiem, kryje i zobaczymy, czy jest tam coś, co by nam jakkolwiek pomogło, dobra. Jesteśmy w tym miejscu co zwykle, dobra, to jest tutaj nasze wejście do Netheru, tu są jakieś schody do góry, nie wiem co to jest w ogóle. Ale zobaczmy sobie to w takim razie, bo tego nie widziałem wcześniej. I zobaczymy, dokąd te schody tutaj, prawda, prowadzą. Halo, halo, przechodzimy tu. Nie, to chyba są jakieś takie po prostu dochodzenia, ale dobra. Rozejrzyjmy się tutaj w okolicy, bo wydaje mi się, że powinny, naprawdę powinny tutaj gdzieś być. Tutaj coś jest, nie wiem co to jest. Wygląda podejrzanie. Sprawdźmy to w takim razie. Nie wiem co to jest, ale dokądś to prowadzi. Tylko dokąd? No tu jest jeszcze jakieś wyjście. Dokąd to prowadzi? O co chodzi? Dobra, nie wiem. Nie wiem o co tutaj chodzi, nie wiem co to jest. Są jakieś perły, dobra, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie obchodzi mnie to na razie. Dobra, olejmy to. Nie wiem co to jest za miejsce, pewnie sobie ktoś zbudował to z palionowa, czy nie wiem, nie wiem kto to zbudował. Nieważne, rozejrzyjmy się po okolicy, bo może tutaj będzie coś, co nas naprowadzi jakkolwiek. Trzeba pamiętać jednak mimo wszystko, jak wrócić na chatę. Chociaż... Ja nie lubię strasznie szukać czegokolwiek w Netherze, bo zawsze mam wrażenie, że ja chodzę i szybciej się gubię niż coś znajduję, nie? Tam jest jakiś ten, jak to się nazywa? O nie, będziecie mnie atakować teraz, przecież wy nie macie ze mną szans. Dostanę jednego ciosa, to was niszczę, rozumiecie? Dobra, okej, okay, rozumiem, rozumiem. Dobra, sami tego chcieliście, ostrzegałem. Dobra, tutaj niespecjalnie chcę zeskakiwać. Ciężko się tu podróżuje, ale dobra, zróbmy tak, przejdźmy tutaj. Jest jakaś, jak to się nazywa, no ta twierdza jest, no ale twierdzę to nie jest nic takiego, no my potrzebujemy zamek. On był w sumie na jeziorze lawym, więc my powinniśmy po lawie podróżować. No i teraz pytanie, czy mi się chce tak tego szukać, czy nie? Ajajaj, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co mam z tym zrobić w takim razie, widzowie. Ja myślę, że tak, czekajcie, zejdę sobie. Musimy jakoś zejść tutaj na dół, też kilka bloków ogarnąć sobie, tak żeby mieć czym operować w ogóle, bo nie mam. Nie, no wiecie widzowie, ja mam wrażenie, że ja będę krążyć tutaj tyle czasu i ja nic nie znajdę totalnie. Nie wiem, czy jest sens w ogóle szukać na odcinku. Wiecie co, może ja się będę trzymać tej twierdzy na razie. Dajcie mi znać w komentarzu, czy waszym zdaniem powinienem gdzieś wyruszyć w tą podróż w Netherze i szukać tego zamku. Czy jednak powinienem najpierw pogadać z Milki, no bo jednak w sumie... Okrzyczałem Milki, że to ona odeszła z Palionowa nic nie mówiąc, a ja tutaj teraz sam mam zamiar jakieś wyprawy robić nieśmieszne, no to no może to nie jest najlepszy pomysł, więc może ja poczekam jednak na jakąś rozmowę z nią i z nią ustalę co robimy z tym wszystkim i czy wyruszamy gdzieś na jakąś podróż czy nie. No tutaj z tego co widzę, o jest Blazik, więc fajnie ogarnimy sobie, zabijmy go, dobra, zrzucimy nam nawet pałki Blaza. Tutaj widzę, że jakaś lawa, są te ziomeczki, więc można by było na nich wsiąść i gdzieś, że tak powiem, popodróżować i poszukać tego. Ale nie wiem, czy mi się chce naprawdę pod... Kurczę, no ale musimy, to jest jedyna opcja w sumie, no bo tamten portal nie prowadził do tego. Więc w sumie nie wiem, gdzie mielibyśmy iść, jak nie po prostu na wyprawę po lawie, no ale... Ale może wy wpadniecie, widzowie, na jakiś lepszy pomysł, więc dajcie znać w komentarzach. Ja sobie oczywiście poczytam, no a póki co to ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. I widzimy się, ała, kurczę, na następnym odcinku. Ja wracam do portalu, jakoś tutaj się chyba wracało tu. Nie wiem, dobra, ja znajdę portal i tyle. I widzimy się na następnym odcinku, dajcie mi znać, co powinienem zrobić. A ja oczywiście to zrobię, jest portal, dobra, wracamy z powrotem do Palionowo. Widzimy się jutro, pozdro.